Przede wszystkim jesteśmy tym ugrupowaniem, które wsłuchuje się w głos Polek i Polaków. To nas różni pewnie od innych. To nie pierwszy raz, bo wielokrotnie wcześniej objeżdżaliśmy całą Polskę. Tak się między innymi działo przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Wcześniej kontaktowaliśmy się z Polkami i Polakami w całym kraju po to, żeby wsłuchać się w głos ludzi, czego oczekują od rządzących. I w oparciu o te głosy skonstruowaliśmy program. Program wyborczy. I ten program wyborczy spotkał się z akceptacją społeczeństwa, co zapewniło sukces wyborczy. Chcemy być konsekwentni, jesteśmy konsekwentni, mianowicie punkt po punkcie realizowaliśmy ten program, który został napisany przez Polki i Polaków. Będę właśnie o tym mówił, co zostało zrealizowane z naszych obietnic wyborczych. Bardzo nam zależy na tym, ażeby polityka była działaniem wiarygodnym, ażeby politycy dotrzymywali słowa. To jest szalenie ważne, bo w ogóle trzeba przywrócić polityce jej pierwotne znaczenie. Polityka jako roztropna troska o dobro wspólne i wiarygodność. Wiarygodność jest dotąd, dopóki się jej nie utraci. Ponieważ jesteśmy na półmetku sprawowania władzy i zasadniczo zrealizowaliśmy nasz program wyborczy, że to nie możemy trwać bezczynnie, bo władzę pojmujemy jako służbę społeczeństwu i stąd ponownie rozmawiamy z Polkami i Polakami, ażeby usłyszeć, jak oceniają dotychczasowe działania rządu, jak oceniają nasze propozycje na następny okres, a więc na najbliższe 2 lata. I to jest konkretny program na najbliższe 2 lata, o którym będę również tutaj dziś mówił. I to nie jest program na kiedyś tam. On będzie zrealizowany w ciągu najbliższych miesięcy. Bardzo nam na tym zależy. Forma spotkania, jak już Państwo pewnie zdążyliście się zauważyć w mediach, takie spotkania przybiegając ze społeczeństwem, spotykamy się, rozmawiamy. Po krótkiej odpowiedzi Pana posła, którego serdecznie witamy u nas. Nastąpi czas na zadawanie przez Państwa pytań. Chcemy rozmawiać, będziemy rozmawiać i ta część jest zwykle najdłuższa. Dziękuję ślicznie raz jeszcze za przybycie, przekazuję mi głos. Serdecznie dziękuję Panu Senatorowi za serdeczne i życzliwe przyjęcie, ale przede wszystkim pragnę na wstępie bardzo nisko Państwu wszystkim pokłonić się i podziękować za to, że mimo wolnego dnia, mimo pięknej pogody, zechcieliście Państwo tutaj przyjść, ażeby porozmawiać o Polsce. Mamy jedną Polskę. To jest nasz dom. Jeżeli różnimy się w poglądach, to jest rzeczą przecież naturalną, że trwa spór. On powinien trwać, bo w sporze można wypracować najlepsze rozwiązania dla Polski. Również i w parlamencie, szczególnie tam, powinien być spór polityczny. Ale są granice tego sporu. Granicami tego sporu jest polska racja stanu. Niektórzy zapominają o tym. Niektórzy zapominają o tym, że mimo wielu różnic jest coś, co nas fundamentalnie wszystkich łączy. To, że jesteśmy Polakami.